Cześć, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Puppeteer i dzisiaj pora na zakończenie aktu szóstego. Wieża zegarowa w krainie czasu wybiła północ, rzucając ziemskie dzieci ku nieskończonemu koszmarowi. Co gorsza, miś Bandzior wysłał smoka, by ten zebrał ich duszę. Akt szósty to naprawdę nie przelewki. O, ja więc zapowiada się niezwykle ciekawie. Zobaczymy. Ciąg dalszy tej historii. Najwyraźniej tym razem zawalczymy ze smokiem już, proszę bardzo. Smok został wezwany ze swej gwiezdnej pieczary, by ukarać wszystkich, którzy odważyli się sprzeciwić jego panu. To właśnie smok co noc porywał dusze biednych dzieci na rozkaz podłego tyrana. Tak jest. To właśnie za sprawą smoka Kutaro trafił w tę kabałę. Teraz stawka była znacznie wyższa. Chodziło o duszę wszystkich dzieci na ziemi. Smok rozsunął nieboskłon i otworzył portal na ziemi, a następnie zaczął zbierać dusze dzieci uwięzione w strasznych koszmarach. Smoko! Dostarcz mi duszę! Żwawo! Nigdy nie widziałam aż tylu. Jeśli miś Bandzior pożre te duszyczki, będzie naprawdę niewesoło. Położy łapę nie tylko na księżycu, ale i na całym wszechświecie. Dalej, Kutaro! Sprężaj się! Powstrzymaj go! Kutaro patrzył, jak smok porywa kolejne dziecięce duszyczki. Szybciej, Kutaro! Nie może dotrzeć do czarnego zamku! Rzucaj drugi bieg! Z pikariną u boku Kutaro wskoczył okrakiem na... Trzymać się! Ciemne chmury zwisały nad czarnym zamkiem, a generał Smok pędził do domu jak potrafił najszybciej. Mister Pink z Kutaro na plecach deptał mu jednak po piętach. To chyba dobry moment, aby wyłożyć karty na stół. No, nie mamy tu stołu, ale oczywiście wyrażam się w przenośni. A więc jestem wykładowcą, a zarabiam na życie strzegąc wielkiego zegara. A więc po ostrych potrawach przestaje gadać? Mogliśmy zamówić skrzydełka dawno temu. Okay. Mister Pink dzielnie przefrunął nad ostrymi lotkami smoka. Pojawiły się błyskawice, lecz nie trafiły w cel. Burzowe chmury uderzały bez skutku. Nic nie mogło powstrzymać naszych bohaterów ścigających smoka. No dobra, więc kolejny etap, w którym po prostu lecimy przed siebie jak najszybciej i musimy przeskakiwać różne przeszkody. Użyj balonu, by skoczyć! Mister Pink trzepotał skrzydłami tak mocno, że wydawało się, że zaraz odpadną. Skąd ta pasja? Chciał się zemścić na misiu Bandziorze za zrobienie z niego wskazu. A może po prostu chciał się zrehabilitować? To nie była moja wina. Dobrze strzegłem zegara. Nie mam powodu się rehabilitować. To nie ja go popsułem, zresztą gwarancja minęła już dawno temu. Właśnie tak! Mister Pink nic nie robił sobie z tego, że z nieba grzmiały pioruny. Chciał naprawić swoje błędy. To nieprawda! Ten narrator zmyśla! Te teksty są nieraz naprawdę świetne. Generał Smok przecinał niebo, szybciej, przewożąc zło. Chcesz, żeby miś Bandzior królewski pożarł duszę wszystkich dzieci? Miał przekazać duszę dzieci. Szybciej, ale szybciej się już nie da! Ja jestem tylko flamingiem, w razie gdybyś nie zauważyła! Tam kurczę, wcześniej mogłem użyć głowy, niestety za szybko pobiegłem do przodu, już za późno. No ale trudno. Lecimy dalej. W ciele Mister Pinka krążyła ostra i gorąca kapsaicyna. Teraz na balon. Tak jest. Po każdym pieprznym kopniaku serce i mięśnie ptaka zyskiwały nową moc i ochotę. Moje serce! Cyklon rzucił Kutaro na ścieżkę błyskawic i deszczu, ale on nic sobie z tego nie robi.
tutaj narrator absolutnie mnie wyręcza, nie muszę absolutnie tutaj nic komentować. Czy to za sprawą katastrofy wieży zegarowej, czy za sprawą mocy smoka, ale zaczął się prawdziwy kataklizm. Wulkany huknęły salwą magmy, a z nieba spadały kule. Śmierć zniosła smokę! Kutaro przyspieszył, odbijał się od balonów i przelatywał przez sam środek erupcji. Może słówko o mnie? Nasz bohater śmigał pomiędzy deszczem błyskawic i próbował okiełznać burzę. Wow, no naprawdę w tym odcinku się sporo dzieje, musicie przyznać. Cały czas jesteśmy w ruchu, cały czas gnamy do przodu jak najszybciej. A tutaj znowu. Musimy się przebić przez te chmury! Ty chyba masz głowę w chmurach, jeśli oczekujesz, że wlecę tam, gdzie nic nie widać. Wtedy sam będę miał głowę w chmurach. Kurczę, tutaj potrzebuję takiej głowy, niestety jej nie mam, to jest głowa kurczaka. Szkoda, że wcześniej nie zdobywałem tych głów, no ale teraz już za późno. Lecimy dalej. Dobra, przeskakujemy tutaj, no i znowu przyspieszamy. Ładnie. Tak jest. No, od razu wolniej. Smoka oplatało chmury niczym paskudnie. Gdzie jest koniec drogi? Orzesz, kurczę, no. Tymczasem wulkany postanowiły podkręcić tapo. Rozżarzone głazy zaczęły rozbijać obłoki. Patrzcie tylko na to, co tu się dzieje, kurczę, no. Wydawało się, że ciało generała Smoka rozciąga się bez końca. Jak go dopadniemy, skoro wszystko to stoi nam na drodze? Erupcja stała się tak gwałtowna, że wydawało się, jakby miała spalić całe niebo. Musimy improwizować. Kutaro, zacznij odcinać kawałki Smoka. Tak jest! Ciachaj go! Proszę bardzo. To jeszcze nie wszystko. Ale na razie nam się udaje. Dopiero gdy Kutaro zrobił małą operację na ogonie Smoka, ten dał mu naprawdę... Serio? Odciąłeś mi ogon? Ty chyba żartujesz. Naprawdę odciąłeś mi kawał ogona? To... Nie jestem w stanie opisać, jak bardzo mi się naraziłeś. Z lewej! Co z lewej? Wow. Okej, tutaj chyba trzeba bombę rzucić. Tak jest. Zostało mi jeszcze sporo cielska. Masz go! Spokojnie, powoli w takim razie poznajemy taktykę na niego. Trzeba na razie... Wychowałam się na słońcu, a ty chcesz mnie spalić? Brawo. Trzeba na razie wyczekać na moment, kiedy znowu tamto wyrzuci i wtedy byśmy użyli kolejnej bomby. Dobrze, to po prostu cię zmiażdżę. Z lewej! Patrzcie, znowu to samo. Znowu możemy rzucić bombę. No, tylko żeby to był celny rzut. Okej. Okay. Zostało mi jeszcze sporo cielska. Tak jest! Prawie! Dobra, prawie, ale jeszcze troszkę musimy powalczyć. Jeszcze przynajmniej jedna faza walki. Nasz bohater unikał ognistych kul i tańczył pomiędzy ostrymi jak brzytwa łuskami smoka. Walka na niebie trwała. Dobra, na razie tych kul unikamy bez problemu. Z lewej! A teraz znowu to, znowu ta beczka wielgachna. Też trzeba idealnie trafić, tam gdzie jest znacznik tej bomby. O właśnie. No i proszę. Ucieka! Tnij jego cielsko! Kalibrus był twardszy niż stal, a Kutaro był coraz bliższy zgładzenia smoka. Tak jest, bardzo dobrze nam idzie póki co. Kolejne części ogona tniemy. No i to jeszcze nie wszystko, jak sami widzicie. Tak, uciekaj, uciekaj! Boisz się zmierzyć z Kutaro, ty tchórzu! Dajcie mi tylko wykonać pracę dla misia, dobrze? Kiedy tylko odstawię te dusze, rozczarpię was na maluteńkie kawałeczki! Umowa stoi!
Kutaro, daj mu podpalić! Nie boli! Już prawie! No ta walka zdecydowanie będzie bardziej rozbudowana, nie ma co ukrywać. Ale to dobrze. Spróbujemy go załatwić, myślę, że i tak nam się uda. Na razie przeciągamy kolejnych tych potworów, żeby zdobyć następne dusze. Idzie nam bardzo dobrze. I co dalej? Okej, znowu ciągniemy za ten hak. W międzyczasie oczywiście musimy cały czas unikać tych kul ognia. Ale jeśli nam się uda, to zdołamy znowu pokonać tego smoka. Oj, zaraz oberwiesz! Nie! Dobrałeś mi się do usta! Proszę bardzo. I znowu pora przeciąć trochę tego jego ogona. Jesteś smokiem czy tchórzem? Atakuj, Kutaro! Kutaro przecinał smocze chmury burzowe, śmigając w powietrze. To jeszcze nie wszystko. Moje niebo! Moje chmury! Nie próbuj mnie przechytrzyć! Oho, spiął się w sobie! Smoczy oddech na maksa! Okej, nie wiem, czy to coś daje, że na górę tak lecę? Aha, tutaj! Ajajaj, oberwałem niestety. Dobra. Zostało mi jeszcze sporo cięska! Uderz! Teraz trzeba wlecieć na górę i właśnie uderzyć się z góry. Próbujemy. Tak jest. Zostało mi jeszcze sporo cięska! No, jeszcze się okaże, czy tak właściwie sporo, faktycznie. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. I co dalej? Znowu jest ten dym, czy nie? Tak jest. A więc znowu spróbujemy przedostać się na górę. Proszę bardzo. No i zobaczmy. Bomba. Tak jest. Zostało mi jeszcze sporo cięzia. Dzięki temu, że użyliśmy bomby, to teraz możemy jeszcze uderzyć od góry. A właściwie to musimy to zrobić. Zobaczmy. Tak jest. Bardzo ładnie nam idzie ta walka. No i proszę, zobaczmy co teraz. Dobra. Prawie się załamał. Jeszcze troszkę. Kutaro przebijał chmury i skakał ponad piorunami. Miał rachunki do wyrównania. Masz smoka do pokonania. Jeszcze raz. Aj! No niestety, nie ma tak łatwo. Było blisko! Jeśli naprawdę chcesz wyrwać, to zaraz zerwę ci tę łepetynkę z ramion! No? Jesteś w pułapce, Kutaro! W górę! A? Dokąd to? O, goni nas! Uderz, Kutaro! Idealnie. I pora na ostateczne wykończenie, powiem wam. Saniak, ale ja się dopiero rozkręcam! Zobaczmy, czy te sprytne nożyczki potrafią załatwić smoka! Pewnie, że potrafią. Ma się zdenerwować? Tego chcesz? No to masz! Co? Stój spokojnie! Dobrze walczysz! Ale ja nie oddam swojego okruchu księżycowego kamienia nikomu! Pożegnaj się z ziemią i swoją wyprawą! Pa, pa! Nie ruszaj się! Mam już dość twojego pyskowania i głupiego akcentu! Poddaj się, albo poznasz gniew Pikariny! Kutaro, jesteś naszym bohaterem! Wygrasz! Pokonasz go! Ech,
chłopcze, załatwmy to jak mężczyźni. Jak smoki! Dawaj! Wygrałeś! Tak jest. Trzeba przyznać, że akcja godna zakończenia tego aktu. Tak! Udało się! Kutaro, arcybohater z ciebie! Po epickiej bitwie zły smok został zgładzony, a dusze dzieci znów były wolne. Kutaro! Kolejny okruch jest nasz! Został tylko jeden! A małpa nie ma z nami żadnych szans. Hej! Zaczekaj no na sekundkę! Pokonaliśmy smoka! Co jest? Za późno! Zagwarantowaliście tylko, że portal między Ziemią a Księżycem jest otwarty! Teraz tylko czekać! Wkrótce miś Bandzior Królewski zyska moc większą niż kiedykolwiek. Ale Kutaro ryzykował tyle, by powstrzymać smoka? I to wszystko na marne? Nie, nie poddajemy się. Wciąż mamy boginię Księżyca. Jeśli złożymy księżycowy kamień, ją też wskrzesimy. A gdy ona stanie po naszej stronie, ten farbowany grizzly będzie skończony. Myślmy pozytywnie. Znajdźmy małpę i każmy mu wykrztusić ostatni okruch. Tak jest! Dostaniecie boginię! Tylko się pośpieszcie! Z boginią czy bez, tyran jest już zbyt silny. Gdy już odzyskamy kamień, powinniśmy odesłać Kutaro do domu na ziemię. Oszalałeś? Aniby dlaczego! Kutaro to nasza ostatnia nadzieja! Moja nadzieja! Jak śmiesz! Puszczaj mnie! Puszczaj, bandziorze! Mam cię, wiedźmo! Wtykasz swój krzywy nos w nie swoje sprawy! Ale dosyć tego! Jak? Miauć! To straszne. Po zgładzeniu smoka Kuta rozzyskał przewagę. Musiał zdobyć już tylko jeden okruch kamienia. Jednak wiedźma wpadła w łapy tyrana, a do uratowania było jeszcze mnóstwo dusz dzieci. Droga bynajmniej nie wyglądała na łatwą. No cóż, tego się można było spodziewać, że przed ostatnim aktem jeszcze wszystko się pokomplikuje, mimo że udało się pokonać smoka. No ale to sprawi, że będzie jeszcze ciekawiej w tym ostatnim akcie i że jeszcze bardziej będziemy czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Z pomocą Kalibrusa Kutaro pokonał zagrożenie i ocalił duszę kilku szczęściarzy. Doskonale, Kutaro! Uwolnione dusze zmierzały do domu. Proszę bardzo, przekroczyliśmy już granicę 400 dusz. I tak jak mówiłem, akt szósty został ukończony, a przed nami ostatni już akt siódmy o nazwie Król Tyran. Tutaj będziemy mieli 3 sceny, a więc pozostały jeszcze 3 odcinki naszej serii. Zanim jednak zakończymy ten materiał, to tradycyjnie przejrzymy sobie kolejną książkę z obrazkami. Zobaczymy, jaką tym razem historię przyjdzie nam poznać. Najwyraźniej chodzi o historię Mr. Pinka. Nowa fucha Mr. Pinka, więc posłuchajmy, zobaczmy, o co chodzi. Nowa fucha Mr. Pinka. Galahagrid Malbury Times Westin, znany ekspert zegarologii, pozostawał bez pracy. Potężny zegar krainy czasu, który miał tykać przez całą wieczność, zepsuł się zaledwie po jednym tysiącleciu. Najtrudniejsze było znalezienie zamiennika wskazówki. Nie dało rady znaleźć w żadnym sklepie. Galahagrid, znany bardziej jako Mr. Pink, odleciał smutny do domu, do żony i dziecka. Znajdźcie robotę, niedołęgo! Wspierała Mr. Pinka żona. Trzeba kupić dziecku buty! Biedny Mr. Pink nie miał czasu, by rozpaczać nad losem zegara. Nie, od jutra musiał poświęcić każdą chwilę na poszukiwanie pracy. Niestety, okazało się, że na rynku pracy jest ciężko. Mieszkańcy krainy czasu nie mieli już potężnego zegara, który by ich prowadził. Wszystko stanęło na głowie. Jedni pracowali bez przerwy, inni tylko pili herbatę. Mr. Pink nie umiał się odnaleźć.
Ponoć krzątał się za wolno, a relaksował za szybko. Tęsknił za jednostajną, spokojną pracą. Już pierwszego dnia został zwolniony. W domu okazało się, że żona Mr. Pinka potrafi przybrać straszliwy odcień czerwieni, a syn drzeć się pod niebo niczym herold śmierci. Nie było już sensu śpieszyć się do domu. Benzyna drożała, a więc Mr. Pink postanowił chodzić pieszo. Miał nadzieję, że znajdzie pracę w dokach, ale okazało się, że nie jest w stanie dźwigać. Na szczęście port został zaatakowany przez agresywnych pracodawców – piratów. Nasz przedsiębiorczy ptak zapytał o posady. Był bardzo zdeterminowany i wziął się do roboty ostro, niczym kapitański miecz. Obiecał sobie, że nie będzie lipy. Mina nieco mu zrzedła, gdy zobaczył, z czym ma do czynienia. Przeciwnicy też mieli miecze! Stalowe! Wiedział, że fach pirata to nie bułka z masłem, ale tego się nie spodziewał. Pink wraca do domu, a tu żona mu się okociła. Znaczy miała dziecko. Pod jego nieobecność ilość gąb do wykarmienia wzrosła o 33%. Mr. Pink wykreślił z listy celów pozycję zachować godność. Praca jako żywy patyk do waty cukrowej okazała się być całkiem niezła. Nie musiał niczego dźwigać, tylko po prostu stać prosto. Tak, miał cukrzycę, kręciło go w nosie i co jakiś czas ktoś go polizał, ale Pink dawał radę. Niestety, gdy przytył, znowu stracił pracę. Biedny, biedny Mr. Pink. Nareszcie w domu. O co chodzi z tymi brwiami żony? Są przybite z szywkami? Czy dzieci zawsze śmieją się tak wrednie? Czy on w ogóle miał aż tyle dzieci? Mr. Pink zadawał sobie te pytania, a tymczasem szukał pracy za granicą. W pewnej wiosce szukali zapaśników. Docenili zuchwałość Mr. Pinka i wystawili go do ringu. Pink nie zarobił nawet tyle, by pokryć koszty leczenia. Okazało się, że jego walka z mistrzem miała zapewnić tylko uciechę gawiedzi. Po długiej i bolesnej rehabilitacji Mr. Pink wrócił do domu, ale nikogo nie zastał. Okrutny los. Tak bardzo chciał zobaczyć swą ukochaną. W końcu Pink wspiął się na wieżę. Całe życie studiował zegarologię i zostawił temu zegarowi wszystko, swą krew, pot i łzy. Dlaczego jakaś wyższa siła musiała wszystko zepsuć? To nie było uczciwe. I nagle niespodziewany podmuch wiatru zrzucił go z wieży. Patrzył, jak oparcie uchodzi mu spod stóp. Nie było sensu się szamotać. Skrzydła wciąż miał niesprawne, a serce złamane. Trach! Mr. Pink uderzył w tarczę ukochanego zegara. Na dobre czy na złe zainterweniował los, ale ciało Mr. Pinka było strzaskane, sparaliżowane. Mam dosyć, szepnął. Mr. Pink, nie zadręczaj się. To była bogini, mówiła do niego. Nie chcę się sprzeciwiać, milady, ale czemu nie? Masz trochę racji, rzekła bogini. Nie masz pracy? Przyjaciół? Nawet rodzina cię odrzuciła. Nie umiesz zmienić wyrobionych nawyków? Masz słabiutkie mięśnie? W walce jesteś żałosny? Na scenie byś się nie sprawdził? Nawet w wyuczonym zawodzie nie umiesz znaleźć pracy? Jesteś obsesyjno-kompulsywnym zegarologiem, który nie umie wziąć się w garść. Umiesz tylko stać prosto. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście jesteś beznadziejny. Łzy napłynęły do oczu Pinka, a bogini kontynuowała. Ale pomyśl pozytywnie. A są jakieś pozytywy?
Nie rozumiesz, że świat ma dla ciebie idealną posadę? A cóż to za posada? Odrzekł Pink. Wskazówki zegara. I tak oto Mr. Pink, niech go bogini prowadzi, odnalazł powołanie. No i tak oto poznaliśmy dokładniej historię Mr. Pinka. Trzeba przyznać, że życie go tutaj nie oszczędzało, co słyszeliśmy w trakcie tej kilkuminutowej opowieści. Trochę przykra historia na jego temat, no ale tak jak już wielokrotnie mówiłem, warto właśnie te książki sobie przeglądać, bo one nam sporo ciekawego mówią na temat fabuły. No i jeszcze na koniec pokażę wam oczywiście nowe głowy, jakie tutaj zdobyłem w akcie szóstym, w tym ostatnim akcie. Mamy tutaj zegar, możecie sobie tradycyjnie przeczytać historię każdej z głów, wystarczy, że po prostu zatrzymacie film w odpowiednim momencie. Jest jeszcze gwiazda, karty do gry, krzew, ul, biedronka, triceratops, szukamy dalej, Mr. Pink, no i to wszystko. Tak więc to wszystkie głowy, jakie tutaj zdobyłem. Nie zdobyłem, widzę, 6 jeszcze. No i pozostał nam ostatni, 7 już akt, który będziemy sobie przechodzili w ostatnich 3 odcinkach, więc zapraszam serdecznie, a tymczasem już żegnam się z wami. Do usłyszenia.